W sobotę 18 maja przy Pieszyckim Centrum Usług Społecznych odbył się po raz kolejny piknik rodzinny pod nazwą Zintegrujmy się. Na odwiedzających czekało wiele atrakcji, zarówno skierowanych do najmłodszych, jak i do tych nieco starszych. To już nasza taka tradycja. Można by powiedzieć, że troszkę rozpoczynamy sezon imprez plenerowych w gminie Pieszyce, tym naszym festynem. To już jest po raz kolejny organizowana impreza, piknik rodzinny, festyn przez pracowników Centrum Usług Społecznych dla mieszkańców gminy Pieszyce. Tak naprawdę mamy trochę teraz taki kryzys relacji społecznych, relacji rodzinnych i tak naprawdę każda okazja, podczas której nasze dzieci, ale też i my dorośli, odkładamy smartfony, odkładamy tablety i możemy naprawdę wartościowo, aktywnie spędzić wspólnie czas. Każda taka chwila jest tak naprawdę bezcenna i dzisiaj właśnie jest ku temu okazja. Centrum Usług Społecznych, jakby idea powstania tej instytucji wiąże się z tym, że aktywizujemy, integrujemy, animujemy lokalną społeczność. W strukturze Centrum Usług Społecznych jest funkcja organizator społeczności lokalnej. Tą funkcję w naszym centrum pełni pani Katarzyna Wolińska, która jest koordynatorem dzisiejszej imprezy i dzisiejszego festynu, ale oprócz tego, że pracują i są zaangażowani przy organizacji tego festynu wszyscy pracownicy Centrum Usług Społecznych, cały zespół, to tak naprawdę przez 2 lata funkcjonowania zgromadziliśmy i zrzeszyliśmy naprawdę fajną, dosyć sporą grupę wolontariuszy, grupę osób, rodzin, które nie tylko korzystają z usług, które proponujemy w ciągu całego roku, ale tak naprawdę chcą się zaangażować i chcą coś dać od siebie. I dzisiaj również oni są współorganizatorami dzisiejszej imprezy. Festyn rodzinny, więc oczywiście nie może się odbyć bez dmuchańców, bez tatuaży brokatowych. Odwiedziła nas pani Alicja z Laboratorium Kreatywności, organizuje dzieciom warsztaty, są gry i zabawy, jest loteria, ale szczególna, bo każdy los wygrywa, są słodkości dla dzieci sponsorowane przez tak naprawdę naszych pieszyckich przedsiębiorców, którzy zawsze nas wspierają przy okazji takich imprez i takich okoliczności. Są seniorzy, nasi kochani, energia pozytywna, witalność i dzisiaj odpowiadają za gastronomię, ale też podobno przygotowali występ artystyczny, więc też nas troszkę dla ciała, troszkę dla duszy czekają nas atrakcje. Frekwencja dopisuje, tak, już jak tradycja, to już mieszkańcy wiedzą, czego mogą się spodziewać. Oczywiście nie zakładaliśmy, że pogody nie będzie. Okienko pogodowe jakby strzeliło się idealnie, więc jest pięknie. Są mieszkańcy gminy Pieszyce, jesteśmy my. Możemy wspólnie się integrować, wspólnie aktywnie spędzać czas. Jest pięknie. To